Obchody trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej w Starogardzie Gdańskim zorganizował Miejski Komitet Prawa i Sprawiedliwości. Uroczystości zostały podzielone przez organizatorów na trzy części. Główna, msza święta w intencji ofiar katastrofy, została odprawiona w starogardzkiej farze punktualnie o godzinie 18. Ta niespodziewana śmierć polskiej delegacji z prezydentem na czele, udająca się do Katynia, aby tam oddać hołd pomordowanym 73 lata temu oficerom, policjantom, duchownym i osobom cywilnym, napełniła nas wielkim smutkiem, gdyż była niespodziewana i była bardzo bolesna. To główna część uroczystości. Po mszy świętej zamierzamy podejść pod tablicę tutaj smoleńską, która jest zamocowana na ratuszu, i tu będzie miało miejsce pewnego rodzaju zgromadzenie, nawet powiem wiec. I tak też się stało. Po mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali z kościoła pod starogardzki ratusz. Tutaj w oficjalnej części złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt Lecha Kaczyńskiego w Starogardzie oraz żółte tulipany dla jego małżonki Marii. Pani prezydentowa świętej pamięci Maria Kaczyńska bardzo upodobała sobie ten gatunek kwiatka i z taką ogromnej sympatii dla tej osoby postanowiliśmy zamieścić te tulipany. To przez pamięć po prostu. Potem po krótkiej recytacji przygotowanych na tę okazję utworów literackich. Więc tak, krzyżową drogą idzie ostatnia polska święta prawda. Więc bukiet żółtych tulipanów biało-czerwoną wiąże wstęgą. Sumienia martwe tym poruszę, aby podobne do wulkanów gorącą zapłonęły lawą nad wrogów mocą i potęgą. Rozpoczęła się ostatnia część tegorocznych obchodów katastrofy smoleńskiej w Starogardzie. Część zdecydowanie odbiegająca od nastroju zadumy i wspomnień, typowo polityczna, dotycząca głównie niezadowolenia z obecnej władzy w Polsce i traktowania ludzi Kościoła katolickiego. Wiece są wtedy, jeżeli jest potrzeba. Potrzeba chwili jest taka, żebyśmy organizowali wiece, na nie przychodzili i w nich uczestniczyli. Dlatego tu jesteśmy! Brawo! Łajdaki na kolana! Łajdaki na kolana! Swoje niezadowolenie mógł wyrazić każdy i stąd też tematy poruszane na wiecu dotykały bardzo różnych problemów społecznych. Manifestacja pod ratuszem zakończyła się tuż przed godziną 20.